Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na mój przepis na najbardziej popularne danie wśród milionów Polaków. Dziś pokażę Wam, jak zrobić rosół. Do bulionu przygotowujemy warzywa. Marchew, seler, por, pietruszkę oraz cebulę. Cebulę obieramy, później w całości opalamy ją na gazie. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy przekroić ją na pół i zrobić to samo na patelni. Mięso jest to zestaw rosołowy z Lidla. Skrzydełko, dwie szyje z indyka, ponad pół kilo mięsa. Cena 7,46. Całość zalewamy wodą, ja użyłem do tego 2 litrów. Po około godzinie gotowania można zbierać tak zwane szumowiny. Nie trzeba jakoś się mocno nad tym skupiać, ponieważ później i tak przecedzimy ten bulion. Gotujemy bez przykrycia, żeby rosół był bardziej klarowny. Po godzinie gotowania dodajemy warzywa. Ja przesadziłem z ilością, wystarczą 2 marchewki, 2 pietruszki, seler, por i cebula. Dodatkowo można sobie dodać natkę pietruszki. Ja osobiście tutaj nie wrzucałem, ponieważ nie za bardzo przepadam i dlatego zrezygnowałem. Całość zostawiamy na niewielkim ogniu, tak żeby sobie lekko bulgotało. Przypraw, jakie możemy dodać, będzie to ziele angielskie, pieprz czarny w ziarkach i liście laurowe. Niektórzy dodają jeszcze lubrzyk. Ja tutaj zrezygnowałem. Ilości to dosłownie takie jak tutaj na talerzu. 3 ziarka pieprzu, 5 ziarek ziela angielskiego i liście laurowe 2-3. Na koniec solimy całość, żeby nadać smak. I znów całość zostawiamy i gotujemy w ten sposób na lekkim ogniu. Niektórzy mówią, że można gotować 6-5 godzin, rekordziści nawet 8, ale ja myślę, że na nasze domowe warunki wystarczy, jak będziemy gotowali to około 2-3 godzin. Mięso oraz warzywa odcedzamy. Ja zawsze zostawiam sobie marchewkę, którą później kroję. Tak właśnie tutaj rzucając na makaron, ewentualnie większe kawałki, które pływają gdzieś w bulionie, ponieważ niektórzy domownicy lubią gotowaną marchewkę. Ważną rzeczą też jest podać gorący rosół. Żeby nie stracił temperatury, makaron można sobie podgrzać w mikrofalówce, ewentualnie zaraz po ugotowaniu wrzucić do talerza i podać całość. Nie wiem, czy akurat tutaj kamera odda kolor bulionu, ale wyszedł taki bardzo ładny, złocisty. Oka w rosole również są takie, jak powinny być moim zdaniem. Także myślę, tutaj fajnie wyszedł ten rosół. W smaku, powiem Wam szczerze, rewelacja.